Myślę, że widać było po nas to, że właśnie na te bramki czekamy długo, na to zwycięstwo również. I potrzeba było nam takiego meczu, w którym może nie po pięknej grze, tak, ale po walce osiągniemy to, co chcieliśmy, czyli w końcu wygramy mecz i strzelimy te bramki i z tego najbardziej się cieszymy, bo naprawdę sami wiedzieliśmy, w jakiej już jesteśmy sytuacji, staliśmy praktycznie pod ścianą i była kwestia, albo się od niej odbijemy, albo tą ścianę przeskoczymy. Ponownie tracimy bramkę po stałym fragmencie i tu na pewno jakiś niepokój się pojawił, że tyle się napracowaliśmy, żeby zdobyć tą bramkę, graliśmy nieźle, tak jak pan powiedział, do bramki, a tu taki niefart i znowu zaczynamy od zera, tak? Znowu trzeba się napracować. I myślę, że i z biegiem minut ten czas nam nie pomagał, że właśnie chcemy wygrać, a tych sytuacji jest mało. Natomiast myślę, że dzisiaj determinacją, taką sercem i wolą zwycięstwa pokazaliśmy, że chcemy, gramy do końca i bardzo się cieszymy z tego, że te 3 punkty w końcu możemy dopisać. Na pewno będzie po prostu przynajmniej tydzień spokojniejszy, lepiej się wtedy przychodzi do pracy i inaczej człowiek funkcjonuje, tak? Dlatego myślę, że wszystkie same pozytywy będą po tym zwycięstwie. Bardzo się cieszymy, że strzeliśmy dzisiaj 3 bramki, bo ostatnio strzeliśmy w ogóle bramki, to jesteśmy zadowoleni. No i myślę, że ta seria negatywna skończyła i teraz będzie kontynuowała ta pozytywna seria. Pierwsze minuty trudne, tylko udało nam się strzelić bramkę i niestety straciliśmy bramkę po stałym fragmencie, to trochę nas tak jak zahamowało może troszeczkę, ale w szatni powiedzieliśmy się, że jeszcze mamy 45 minut i kolejne bramki strzelimy i wygramy ten mecz. Tak? Tak, myślę, że na tym polega też ławka rezerwowych, tak, że zawodnicy dają siebie maksa, kto nie może, schodzi, wchodzi świeża krew i to właśnie o to chodzi, że ma pomóc i tak się teraz stało i wygraliśmy. Wchodząc, trener mi powiedział, że mam rozruszać grę i tak się też stało. I ważne 3 punkty, tak, no bo tu nie ma co dużo mówić, 3-1, wygraliśmy zasłużenie, i bo do 1-1 było taki mecz, mógł różnie się skończyć, tak, ale strzeliśmy tą drugą bramkę i już myślę, że poszło. No tak, piłka odbiła się tam od poprzeczki bodajże, po dośrodkowaniu Kaki i no akurat byłem tam, także ważne, że bramka. Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że już w pierwszej lidze też dokładam kolejną bramkę, miałem 2, teraz już 3, także to bardzo to cieszy.